Witajcie! Dzień dobry! Cześć! Dzień dobry! Witajcie serdecznie w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Ja nazywam się Maciek Wizner i pracuję tutaj jako aktor. Chcemy dzisiaj pokazać Wam zakamarki naszego teatru, niedostępne na co dzień dla widzów. Jak widzieliście pewnie, z powodu zaistniałej sytuacji, Teatr Miejski, a właściwie jego widownia, jest pusta. Z niecierpliwością czekamy na Was, naszych widzów, ale dopóki nie będziecie mogli nas odwiedzić na żywo, zapraszamy Was na wizytę online. Chodźcie, zobaczymy, co kryją zakamarki teatru. Te drzwi prowadzą wprost ze sceny do garderób, rekwizytorni, charakteryzatorni czy pracowni krawieckich. Garderoba, ta akurat męska. Tutaj przygotowujemy się do spektaklu i odpoczywamy chwilę po. W trakcie dzisiejszej wizyty w Teatrze Miejskim skupimy się na rekwizytorni, na jednym z najbardziej magicznych miejsc w naszym budynku. Spytajcie Ani Zalewskiej-Uberman, naszej kierowniczki działu edukacji, która zajmuje się spacerami teatralnymi. Ta skarbnica rekwizytów i różnych magicznych przedmiotów cieszy się chyba największym powodzeniem wśród młodych widzów, którzy właśnie te spacery teatralne odbywają po naszym teatrze. Na co dzień jest to królestwo naszych wspaniałych rekwizytorów, Marty Biernat i pana Krzysztofa Dąbka. Zapraszamy do środka. Wylądowaliśmy na foyer naszego teatru, który czasem magicznie zmienia się w scenę kameralną. Znajdujemy się w scenografii do spektaklu Nastazja wychodzi za mąż według idioty Fiodora Dostojewskiego. Premiera miała się odbyć 18 kwietnia, niestety nie mogła się odbyć, ale spektakl jest gotowy i właściwie czeka tylko na widzów. A my, cały zespół razem z reżyserem spektaklu, Krzysztofem Babickim, spotykamy się online, żeby powtarzać tekst i żeby nie tracić kontaktu z materią tej sztuki. Rozpoczęły się również próby online do naszej premiery na scenie letniej w Orłowie. Jacek Bała razem z całym zespołem rozpoczął pracę nad spektaklem Marlene Iluzje. Będzie to spektakl o Marlenie Dietrich. Być może trudno jest w pełni przenieść do świata wirtualnego to, czym w istocie swojej jest teatr, a jest sztuką żywą, wymianą na żywo pomiędzy aktorem i widzem. Niemniej jednak zapraszamy Was do siebie online, zapraszamy na naszą stronę, również na fanpage na Facebooku, gdzie w cyklu
kilka minut teatru dziennie, prawie codziennie. Usłyszycie monologi, piosenki, a także fragmenty scen ze spektakli granych na naszych scenach i nie tylko. Zapraszamy do śledzenia elementarza teatru online, który jest na bieżąco aktualizowany i tworzony przez młodzież i dzieci, widzów naszego teatru. Zapraszamy też na facebookowy fanpage edukacji teatralnej, gdzie w cyklu Belfer w teatrze i świetlica teatralna znajdziecie różne zadania i scenariusze dla nauczycieli, ale także dla całych rodzin, a także ciekawe linki związane z kulturą i z teatrem. Więc dopóki nie będziemy mogli się zobaczyć na żywo, a jeszcze raz wyrażę życzenie, oby wydarzyło się to jak najszybciej, zapraszamy, wpadajcie do nas online. Do zobaczenia.